Łukasz Gajdzis nie żyje. Słynny aktor i dyrektor Teatru Polskiego umarł bardzo młodo. Łukasz Gajdzis nie żyje. Słynny aktor i dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, można było podziwiać go między innymi w takich serialach jak Na Wspólnej, Komisarz Aleks czy Kryminalni. Reżyserował również kilka spektakli teatralnych. Niestety, umarł bardzo młodo. Miał zaledwie 38 lat. Co się stało? To pytanie zadaje sobie wielu jego fanów. Aktor i reżyser teatralny w latach 2017 do 2020 piastował stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy, zmarł w wieku zaledwie 38 lat. Odszedł w sobotę, 18 marca 2023 roku. Z Teatrem Polskim jako aktor był związany w latach 2007 do 2012, później został kierownikiem artystycznym i zastępcą dyrektora sceny w Gnieźnie. W 2017 roku powrócił do Bydgoszczy, wygrał bowiem konkurs na dyrektora Teatru Polskiego. W maju 2020 roku ogłosił, że wraz z końcem kadencji rezygnuje z posady. Ta upłynęła w sierpniu. Gajdzis znany był widzom, zarówno tym, którzy mogli podziwiać go na scenie, jak i tym, którzy oglądali go na ekranach telewizorów. Zagrał między innymi w takich serialach jak Na Wspólnej, Komisarz Aleks, Kryminalni. Małgorzata Rozenek pokazała romantyczne zdjęcie z mężem. Fani zaczęli się śmiać. Radosław Majdan pokazał się na Instagramie żony Małgorzaty Rozenek i zebrał wirtualne baty od jej fanek. Kropka. Żona ex-piłkarza pokazała serię zdjęć w domowych pieleszach oraz w restauracji. Nasz czas, nasza sobota, podpisała zdjęcia. To, na którym widać Radosława Majdana, wywołało serię prześmiewczych komentarzy. O co poszło? Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pokazali romantyczną fotkę. Internauci nie zostawili na radiu suchej nitki. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są małżeństwem już 7 rok. To nadal jedna z najpopularniejszych par w showbiznesie. Jednak choć nie brak im miłości, wielkiego domu wynajętego przez firmę, sławy i pieniędzy, to niekiedy muszą mierzyć się ze złośliwościami internautów. Tak było i tym razem. Żona ex-piłkarza pokazała serię zdjęć w domowych pieleszach oraz w restauracji. Nasz czas, nasza sobota, podpisała zdjęcia. Na dwóch pierwszych widzimy Małgorzatę bawiącą się z najmłodszym synem Heniem w domu. Na ostatnim widać Rozenek i Majdana siedzących w jakimś innym pomieszczeniu, najwyraźniej przy stoliku w restauracji. Właśnie to zdjęcie wywołało serię prześmiewczych komentarzy. O co poszło? Radosław Majdan w czapce i okularach przeciwsłonecznych zasiada do obiadu. Fani turlają się ze śmiechu. Otóż złośliwi obserwatorzy zauważyli, że chociaż Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek siedzą w pomieszczeniu, to ex-piłkarz ma na głowie czapkę, a na nosie okulary przeciwsłoneczne. Fajny czas rodzinny, tylko po co Majdan w domu w okularach przeciwsłonecznych chodzi i w czapce na głowie? Kropka. Rozumiem, że to taki lans szalona twarz, nie ma to jak ciemne okulary w domu twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, piszą fani. Inni polemizują z nimi, podkreślając, że Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek wcale nie są w domu. Ale to jakieś pomieszczenie, upierają się ci pierwsi. Radosław Majdan jak dotychczas nie wytłumaczył się z tego, dlaczego nosi czapkę i okulary przeciwsłoneczne do obiadu.